Siemka, siemka. Witam was niezwykle serdecznie na naszym kanale. Przysunę się bliżej, żebyście mnie dobrze słyszeli. Paciuszka. Przedstawiać nie trzeba. Robią się normalnie jaja. Trochę zgnieciona. Ja ją pokażę najpierw. Tu jest zgnieciona. Tu naklejka Border Force jest ok. Wygląda wygląda ok. Zaraz się okaże. Kolejne, ja tu tylko wcześniej rozciąłem na ten, na zamazanie adresu. Kolejne uncje wpadają do staku. O tak. No, tutaj. Dzisiaj ją dostałem, czyli w poniedziałek. Filmik oczywiście wpadnie w sobotę rano do śniadanka i do porannej kawusi. Gdzie tu jest teraz ten? Jest paczuszka jedna. Rękawiczyczki. O kurde. I jeszcze to. I jeszcze to. Pusto. Znowu mi autografu nie dał. Zgłoszę zażalenie. Dobra. Fajnie popakowane. Nie pamiętam. Ja już nawet nie pamiętam. Wiem, że chyba są. No jest bulion taki podstawowy. Wszystko w kapslach. Piękny bonusik, że mam wszystko w kapslach, bo ja jeszcze do tych pierwszych, które są tutaj, byłem ostatnio na Carbucie, takim a la markecie, rynku. Taką sobie kupiłem, o, drewnianą na monety. Skrzyneczkę. Oj. O, widzę, że znowu będę miał pełno tych. Pełno woreczków śniadaniowych. A i tak śniadań w sumie nie włożę do pracy. Zawsze jakiegoś tam takeawaya się weźmie, albo bułeczkę z Lidla z maślanką. Jestem zmęczony, dlatego nie tryskam radością jak zawsze. Ja je najpierw wezmę, powyciągam z tych woreczków. Powinno być chyba 10 bulionu. Nie pamiętam, chyba 16, 10 bulionu i 6 monet premium. Coś koło takie, coś takiego. Tak, mamy tutaj jedne monety. Znowu mnie wzięło na kolejne serie. Dalej nie znalazłem Libertadów. Szukam Libertadów. Chcę mieć Libertady. Ale możliwe, że zakupię. Możliwe, że zakupię. Niebawem. O kurde. Ręce mnie tak bolą. Przez ciężką pracę. Ktoś mi tu cały czas pisze. Kroi się również fajny zakup, którego na moim kanale wcześniej nie było.
ale o tym cichosza. Prowadzę właśnie rozmowy. Prowadziłem przed chwilą. Jaki mam mega bonus. Ja. Widzicie to? Haha. Magnes na szybę. Ale wypasior. Nie, wy tego nie zobaczycie chyba, ale ona będzie tutaj. Bo... Nie, ten magnes jest słaby z tego. Ja. Taki mega bonusik. O. Tu mam jeszcze jedną monetkę. W pięknym kapselku. Szczura mam w ogóle w pokoju u siebie. Chcecie zobaczyć mojego szczura? A więc tak, co już my tu mamy? Ja wam go pokażę. Poczekajcie chwilę. Esik. Kurde, wstydzi się, poczekajcie, się rozłączę, bo mi go zajmie chwilę wydostanie i wam pokażę mojego szczura. Ja już jestem z powrotem. Mam naszego jednego z ulubieńców. Chodź, wejdź. Chodź. Chodź, bierz słabny, chodź. No leć, wrzuć. Nie bój się. No on jest taki dziki przed kamerą. Chodź. O! I jest szczurzysko. No nie wstydź się. No widzicie. Taki miał parcie na kamerę i się wystrachał. Dobra, i teraz już nie przeszkadzaj. No dobra, jeszcze puszczę. Chcecie, że jeszcze go wam pokażę na chwilę, bo on tylko tak spierdzielił od razu. A nie chce iść, dobra, dupie. Tak. Mamy... Mamy tutaj... tak. Mamy 4, 5, nie są to pomieszane. Mamy liść Kanady. Ja je wam później pokażę w tym moim amerykańskim świetle. Liść Kanady, kangurka, dolarki, znowu listki. Mamy 5 liści. 5 kangurów, a to jednak 6 mamy, 12 tych. Kurde, myślałem, że mniej tych monet zamówiłem. Coś mi tu nie gra. Dobra, Ace, teraz weź, bo ten. Teraz się może skupić, o tym chodzisz tu. Tak. Zamawiałem 5. 5 liści. Jest 5 liści. 5 kangurów. Jest 5 kangurów. I 2 dolary. To jest 12. 12. Raz, 2, 3. 18. Coś mi nie gra. Tak. Tą monetę pamiętam. To jest goryl. Wyrąbany. To ja wam pokażę jeszcze w tym moim świetle. Goryl. Tak, mam łosia, też ją pamiętam.
O, słonia? Słonia. Słonia miałem ostatnio, co ja wam porównywałem z tym, nie? Jest taki sam. Ja powiedziałem, że ja słonia nie chcę. I cóż my tu mamy jeszcze? O, to jest wypas moneta. I tu normalnie za tą monetę ja bym zapłacił fortunę. A zapłaciłem nie fortunę. O, koguta mam. Koguta. Słonia. Coś mi tu nie gra. Mam za dużo monet. A to już w ogóle nie wiem, co to jest. Year of the Dragon. Ty! Ja pierdzielę. Kumacie to? Tu mam rok smoka. A tu mam chyba pół uncji rok smoka. Tej na pewno nie zamawiałem. Tą chyba pamiętam. Ale jazda. I tego słonia ja też nie chciałem. To mam, wygląda na to, dwa bonusy. Albo się czepną. Wyciąć to czy nie, kurde? Nie, no nie wypnę, ale deka. Mam takie dwie monety. Dobra, słuchajcie, ja się ten... Ja już ten, ja już nie wiem, co mam robić. Będę musiał do niego zadzwonić i powiedzieć, że się czepną. Ale... Co, bym dwa bonusy dostał? Jeden to jeszcze kumą, ale dwa? Kurde. Tak, koguta pamiętam. To jest ten rok smoka. Tu są dolarki. Tu jest gorylek. Polowałem na tą monetę generalnie. I tu jest łoś. Łoś. To jest też jakaś seria. Świetnie, że w kapselkach. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, 14, 15, 16, 17. 17,5 uncji. I w tym jest, kurde, półtora bonusa. Ale jazda. Kurde, przecież nie kumam. Dobra, fajnie, że to tak wyszło. Nie wiem, czy, kurde, będę musiał mu dopłacić, czy ten, czy... No nie, no ja się rozłączę, napiszę do niego i ten, albo nie napiszę może. Jak zobaczy filmik, to mi powie. Darek, trzasnąłem się. Dawaj kasę albo monetę. Jego problem. Dobra, ja się rozłączę, podłączę swoje amerykańskie światło. I się połączymy z powrotem. Jestem znowu. Więc tak, przyłączyłem się na telefon. Tych nie trzeba omawiać, to są kangury. Monety, jak widzicie, są w super stanach. Listek. Tu mam dwa dolce z 2019. I tak. Mamy rok koguta. Tą monetę kupiłem w cenie złomu. Z tego, co pamiętam. Piękna monetka. Szczur tam szaleje. Jak widzicie, ja takiego wrażenia dostałem, że musiałem zajarać w ogóle. Mam też piwko bezalkoholowe. Tak, o smakowe. Warka, Radler. To jest bezalkoholowe. Przepraszam. Normalnie z wrażenia. Kogucika mamy. To na później. Następną monetką jest kanadyjski jeleń?
uncja, jedna uncja srebra czystego, monetka piękna. Mamy tego z Republiki Kongo, to jest srebrno plecny goryl. To jest jakaś silverback gorilla. Ja nie pamiętam tej nazwy po polsku. No, goryl ze srebrnymi plecami, no. Też piękna monetka. Chociaż, jak się przyjrzymy, to no monetka jest w stanie super, nie? Ale bicie tej monety, no to już nie jest takie pierwsza klasa. To już to jest to, jeżeli w porównaniu do Tuwalu, chociaż monetka jest piękna, jest prześliczna, no to jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to można... Jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. O tak. Piękna monetka. Mamy... Mamy rok smoka. Też super monetka. Jest piękna. Australia. Dla mnie to. No i mamy generalnie trzy bonusy. Mamy magnes. Mamy półoncowego rok smoka. Ja ją wyjmę, tego smoka wyjmę w ogóle. Kurde, ale bonusy normalnie. Dzień dziecka mam dzisiaj. Jak widzimy, ja tu będę musiał z drugiej manki ten. No monetki są śliczne. To jest moja pierwsza półuncjówka. Ja się czaiłem, chciałem kupić myszki i świnki, ale nie kupiłem. Może jeszcze je kupię. To jest moja pierwsza moneta półuncjowa, jeżeli chodzi o bulion. No jest piękna. No i mamy tego słonia bonusowego. Też jest super. Jak mówiłem, kroi się kolejny zakup, mega zakup. Możliwe, że dojdzie do skutku. Nie no, w sumie już doszedł do skutku. Tylko ja muszę jeszcze trochę poczekać. Tu jest ten mój słonik fake. Niezły fake. Fajny kapsel. Może przełożę sobie coś do tego kapsla później. Także mamy 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,5 uncji. Wędruję do czarodziejskiej skrzyneczki. Dziękuję Ci, Rekin, za superanckie bonusy. Normalnie się nie spodziewałem. Chociaż o tym chyba słyszałem. A już nie pamiętam. O tym chyba Rekin wspominał, że mi dorzuci to jako bonus. Ale o słoniu nie wspomniał, to już był taki prawdziwy bonus, taki jajko z niespodzianką. Będę musiał, chyba zacznę też tą serię zbierać. Gdzieś widziałem jakiegoś kota na drzewie, też właśnie z Worldwide. I chyba dwa słonie. Nie chcę mylić teraz, ale jest mega. Jest mega. Ja wam zaraz pokażę moją ksinkę. O kurde, dekoracja się sypie. Moje antyczne... O kurczę, to srebro tu waży, ja pierdzielę. Zaraz wam... No kurde,
nakładem tych monet tutaj. Znowu film przedłużam. O jeny, ja to taki jestem roztrzepany normalnie. O. I otwieramy. To tak jest poukładane, nie bardzo. Nie, ja to może jakieś szufladki z czasem zrobię. Powoli się szykuję do kurczę przeglądu staku. Zamówiłem brakety do skrzyni. Mam nadzieję, że przyjdą na dniach. Zasuwają te suby. Normalnie szok. Pół łączówkę sobie zostawię. Jest śliczna. Na wierzchu. Trochę jest tego tutaj. Tutaj też jest. Także zostawiajcie subskrypcję. Pokażę wam wszystkie moje zbiory. A po 500 subskrypcjach, nie wiem, może na powiedzmy 750 subskrypcji, może zrobię konkurs. Nie wiem, co w tym konkursie będzie. Pewnie, no nie wiem, co dać. Chyba monety. Tak myślę. Myślę, że coś będzie z tego. Tam mam taki fajny junk poczyszczony też. Myślę, że parę monet z tego bym wrzucił. Dla moich najlepszych widzów na świecie. Dobra, ja już nie będę przedłużał niepotrzebnie. Rano muszę wstać znowu do pracy. Wszystkie weekendy mam zawalone przez następne 4 tygodnie. I powoli zaczynam to odczuwać. Ale po 4 tygodniach zmieni się site i będzie lepiej. I nie będzie tych prac w weekendy również. Także łapki w górę, zostawcie subskrypcję i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.